Hej, hej, chcesz odpalić swoje ukochane The Division, a witacie czarny ekran? Jest na to proste rozwiązanie, należy wdusić Alt plus Enter i powinno wszystko wrócić do życia. No to taki prezent od Ubi dla ludzi pamiętających jeszcze Windowsa 95 czy też 98. Jeżeli mimo wszystko nadal masz ten problem, jest to opcja numer 2, należy przejść do folderu Dokumenty, Moje gry The Division, tu znaleźć plik o takiej tajemniczej nazwie, odpalić jego edycję i w tej linijce zmienić nazwę na Full screen. Przyznam szczerze, że nie wiem dlaczego to działa, ale podobno działa, a jak coś jest głupie, ale działa, no to nie jest głupie. No tu warto też zwrócić uwagę, żeby rozdzielczość pasowała do naszych ustawień monitora. No, mam nadzieję, że któraś z tych opcji Tobie pomogła i niebawem wkroczysz do wspólnej zabawy. Zapraszam i pozdrawiam bardzo serdecznie z tej strony Korle. Trzymajcie się, hej.